Siemaneczka, ja jestem Fikusek, a dzisiaj pokażę wam nową oto rzecz, która, zawartość, która doszła do GTA 5, a dokładnie trop Czerwone Flary za właśnie skrytką tajemniczą od jakiegoś ziomka, zaraz będziecie mieli napisane co to dokładnie jest. Jest to właśnie skrytka przemytnika i można ją szukać za pomocą właśnie flar, więc jeżeli zobaczycie jakąś flarę na mapie, czy coś takiego obok was, no to zachęcam was sobie właśnie zobaczyć. O co z tym chodzi, bo to jest nowość tego co słyszałem od Gabrysia właśnie, z którym chcemy się zaznaczać, ale my tam gadaliśmy w głupodach i synegrywamy nagrywałem to w tle. Więc tak, akcja jest taka, że sobie właśnie jedziemy za tymi czerwonymi florami, tak jak tutaj właśnie widzicie i zaraz zobaczycie, czy w ogóle warto to robić itd. i tak dalej. I. Teraz sami widzicie, że nie warto wysiadać auta, bo cały czas trzeba jechać, nie? Więc tak, o, tak to wygląda. Ogólnie subuj lajkuj, żeby nie przegapić nowości innych skierowanych właśnie z GTA oraz różnych innych gierek. Tutaj fajny wypadek, ale na szczęście udało mi się ogarnąć to, że tutaj to jest. A nie trzeba by nigdzie dalej jechać tą górą. No i mamy tutaj jakąś skrytkę. Zajebiście skrytka jest. I za nią... Dostajemy sobie właśnie 25 tysięcy oraz jakiś tam exp, więc zawsze spoko sobie to zrobić. Jest to darmowe, więc.